Kiedyś usłyszałam, złość jest kluczem do odkrycia swojego życiowego powołania. Pracując ponad 15 lat nad urodą oraz wizerunkiem kobiet i mężczyzn, prowadząc rozmowy, spotkania, zaczęłam dostrzegać, jak wielkie i głębokie kompleksy posiadamy, jak bardzo jesteśmy sterowani z zewnątrz trendami, modą, opiniami i uwagami innych ludzi. Jak mało czasu i zrozumienia poświęcamy sobie. Poczułam wtedy, iż warto z tym coś zrobić, dokonać zmiany w świadomości ludzi dookoła mnie. Warto wzmocnić ten wewnętrzny głos i skierować nas do wnętrza, do serca, do duszy. Zapraszam Was, abyście potowarzyszyli mi w tej drodze tworzenia i rozumienia jedności. Agnieszka Tomczuk, Jedność jest siłą. Estera Sarasvati, nauczycielka wolności, ścieżki tantry oraz świątynnej seksualności, przewodniczka kobiet, autorka tekstów, wizjonerka. Jej pasją jest kobieca moc seksualna oraz inicjowanie w tę moc. Specjalizuje się w przemianie sfery cienia i obszarów tabu w cenne zasoby. Estera charakteryzuje się niezwykłą spójnością. Na sesjach indywidualnych czy warsztatach przekazuje mądrość, jaka wypływa z jej doświadczeń, a ona właśnie pomaga zrozumieć i przetransformować swoje życie. To oczywiście moje odczucia na temat Estery. Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu na temat właśnie jej życia. Jak doszła do miejsca, w którym jest? Zapraszam Was serdecznie. Ja chciałam przede wszystkim, Estera, bardzo Ci podziękować kolejny raz za to, że poświęcasz czas, że chcesz się spotkać, porozmawiać i że dałaś się namówić na to, abym Ciebie wypytała troszeczkę na temat Twojej historii. Jak to się zaczęło, więc bardzo Ci dziękuję. Myślę, że Twoja historia będzie bardzo inspirująca dla wielu kobiet, które podążają podobną ścieżką, bądź nawet po prostu obrały ścieżkę poznania siebie i dotarcia do takich głębokich warstw, co tam się nas kryje, więc bardzo dziękuję. I postaram się w imieniu właśnie wszystkich kobiet tak bardzo rzetelnie zadawać pytania, żeby tak dojść do tego sedna, żeby to jak najbardziej pomogło nam wszystkim. Więc tak na początku chciałabym się Ciebie zapytać właśnie o ten okres dzieciństwa, dlatego że bardzo często na Twoich webinarach czy na różnego rodzaju warsztatach bardzo dużo mówi się o tym, że i Ty też wspominasz o tym, że bardzo ważne jest też nasze dzieciństwo, nawet właśnie to, w jaki sposób przychodzimy na świat, jaka jest relacja z rodzicami, z mamą, jak to wyglądało u Ciebie, jak Ty to wspominasz i jakby co jakby na dany moment sobie uświadomiłaś, jak to wpłynęło właśnie na kształtowanie Ciebie, na to, jak się ukształtowałaś jako dorosłą kobietę? Trudne pytanie. Więc generalnie, może słowo wstępu, że generalnie swoje życie postrzegam jako takie laboratorium i takie miejsce poznania siebie. Więc od wczesnych lat dzieciństwa ja miałam dosyć dużą świadomość i wszystko było dla mnie takim rodzajem poznawania. Takiego, trochę miałam wrażenie, jakbym przyleciała gdzieś w jakieś nowe miejsce i poznawała wszystko. Więc świat zewnętrzny bardzo różnił się od mojego świata wewnętrznego. Czyli na poziomie zewnętrznym miałam wszystko to zapewnione. Jestem jedynaczką z inteligenckiej rodziny, urodzona w Warszawie, więc takie oczko w głowie rodziców, więc którzy dbali, robili wszystko to co uważali, że jest potrzebne. Tym niemniej mój światopogląd bardzo się odbiega od poglądu rodziców. W związku z tym mój świat wewnętrzny jakby był bardzo różny od tego. Moje potrzeby tak naprawdę głębokie nie były zaspokojone. Mhm. Mimo że rodzice robili wszystko, co w ich mocy i to się wydaje, że dziecko potrzebuje, to ja miałam zapewnione. Ale na głębokim poziomie wewnętrznym czułam dużo samotności. Dużo niezrozumienia rzeczywistości, niezrozumienia, dlaczego wokół, wszędzie, gdzie widzę, ludzie są w relacjach, kiedy mi się wydawało, że nie są szczęśliwi w tych relacjach, jak patrzyłam po rodzinie, wokół, że wydawało mi się, że mężczyźni z kobietami, właśnie miałam w rodzinie chyba taki jeden przykład, gdzie widziałam, że o, tam chyba jest jakieś faktyczne
porozumienie i ciepło i oni są faktycznie z wyboru ze sobą. Ja miałam, jako dziecko miałam wrażenie, że ludzie są ze sobą, właśnie nie wiedziałam dlaczego, że... A że... kiedy to się zaczęło, że w ogóle zaczęłaś to dostrzegać? Od samego początku. Takiego, kiedy zaczynałam już coś rozumieć, że tam, nie wiem, wczesnych lat podstawówki może. Więc generalnie... Więc ten rozbieg między tym, co rodzice chcieli dostarczyć i co uważali, że w tamtym momencie były normy, tak? To było też bardzo mocne, że w czasach wczesnych lat 80. dorastałam, jeszcze powiedziałam w latach 70. To były pewne normy, że ludzie podążali według nie tego, co gdzieś tam im wewnątrz. Jakby było takie bardzo mocne, że robimy to, co się w danym momencie jest jakiś pewien rodzaj trend wychowania, czy rodzaj wychowania, różne metody wychowawcze, które z ich perspektywy były z dobrej woli, uważają, że to jest słuszne. Z mojej dzisiejszej perspektywy uważam, że dużo tych praktyk no niestety jest było bardzo szkodliwych. Także jest ten rozdźwięk między tym, co ja odczuwam, a co z zewnątrz wyglądało jako wszystko okej. Dlatego wiele osób, jakby moja mama się zawsze dziwiła, ale o co mi chodzi? Czemu jakieś mam takie poczucie nieszczęśliwości, czy niezadowolenia, czy jakiegoś smutku, że przecież wszystko jest tak, jak powinno być. I ja doświadczam też takiego trudnego doświadczenia i to nie, oczywiście nie jest przypadek, nie ma żadnych przypadków, to jest wszystko, jest przyczyna i skutek. I też to dało mi dużo do zrozumienia. Jako 3-tygodniowe dziecko trafiłam do szpitala na dosyć długi okres. Bez mamy, na parę tygodni bez mamy do szpitala, więc to było bardzo traumatyczne. I oczywiście tam, z mojej perspektywy, tam dużo było w tym odpowiedzialności lekarzy, że ta sytuacja tak potoczyła się tak naprawdę. Ja później odtwarzam, że jakby mój takie dochodzenie do siebie zaczęło się od tego, że ja ciągle czułam jakiś zerwany kontakt z mamą. I nie było żadnych logicznych do tego przesłanek, ale później jakby zaczęły mi wracać jakieś wspomnienia, czucia z ciała, że właśnie ten okres przypominało mi się, że ja miałam takie poczucie, że żyję jakby trochę, jak miałam 20 lat, parę lat, ja zawsze czułam, że jakby jestem tak za lustrem, że jestem ja, widzę świat, ale tak jakby nie mam tak naprawdę kontaktu intymnego ze światem i z ludźmi, tylko że jakby tak mi coś oddzielało. I później w pewnym momencie nagle, pamiętam, to było w stacji metra, że nagle szłam i nagle miałam po prostu taki flashback w głowie. Poczułam, czy zobaczyłam się jako noworodek, który jest w inkubatorze i jest szyba i za szybą jest mama i za szybą jest świat. I że to bardzo mocno kształtowało moją psychikę, ten rodzaj oddzielenia, separacji. Z perspektywy duchowej to było bardzo ważne, bo ten rodzaj oddzielenia, separacji to jest podstawa naszego cierpienia, że my czujemy się oddzieleni, czujemy się że coś nas oddziela, jestem ja i inni. I to jest podstawa ścieżki duchowej, żeby zobaczyć, że to jest fałsz, że to jest w mojej głowie tkwi. Więc to było bardzo ważne z perspektywy tego, co robię dzisiaj, to doświadczenie, bardzo trudne i bardzo ważne, które bardzo dużo mi pomogło zrozumieć, i dał mi dostęp do zrozumienia też cierpienia, bo to bardzo, bardzo dużo, później jak zaczęłam w to wchodzić, to w tym było bardzo dużo cierpienia, takiego oddzielenia, takiego... Pamiętam, że jak były jakieś trudne wydarzenia w moim życiu, to gdzieś zawsze to było taki skowyt dziecka, mamo, że jakby to oddzielenie, to domyślam, czuję, że to jest związane właśnie z tym pierwszym okresem wczesnodziecięcym, to takie poczucie oddzielenie od mamy, tak żeby być blisko, ale że nie ma połączenia. W związku z tym też nie byłam karmiona za długo piersią, to też niesamowicie wpłynęło mocno na ten poczucie zawsze braku, zawsze czegoś, poczucia bycia niekochana. Mimo że byłam kochana, to nie czułam się kochana, czułam się oddzielona. Zawsze było coś dziwnego, takie jakaś przepaść. I to jest bardzo właśnie związane z tym doświadczeniem wczesnodziecięcym w szpitalu, w tym byciu w inkubatorze. I też to był ten czas, kiedy w szpitalu tak przedmiotowo się traktowało dzieci, więc to też ukształtowało moją psychikę, że moje potrzeby nie są ważne. Że też dedukcja moja wniosła, że ja prawdopodobnie leżałam w tym inkubatorze i płakałam i też mama wielokrotnie opowiadała mi o tym,
też musiało być bardzo trudne dla niej przeżycie, że ona nie mogła do mnie przyjść, oni nie pozwalali też się kontaktować. Więc prawdopodobnie też nie miałam kontaktu fizycznego, ani bliskości, że byłam wielokrotnie w mokrych pieluchach, bo to wtedy był ten okres, prawda, nie było jednorazowych pieluch. Tak, więc to jakby cały czas bycie w tym mokrym, nieprzytulona, głodna i tak dalej, że to ukształtowało bardzo mocno gdzieś na poziomie serca, bardzo mocno duże cierpienia i bardzo mocno odcięcie, więc ja później przez całe życie miałam poczucie takiego, to był mój naturalny stan, do czasu urodzenia moich dzieci, to był taki naturalny stan, że niby jestem blisko, ale coś jakby, ale jakby nie, jakby wiedziałam, że coś jest nie tak, nie umiałam tego jeszcze nazwać, takie poczucie właśnie, mocne poczucie oddzielenia. Ja mam od razu pytanie, dlatego że wiem, że bardzo ważne jest, bo też wielokrotnie to powtarzasz, że bardzo ważne jest, żeby z tymi doświadczeniami w jakiś sposób właśnie te doświadczenia ze swojego ciała uwolnić, czyli żeby się pozbyć tego, pierwsze uświadomić sobie, bo wtedy w metrze tak opowiadałaś, że uświadomiłaś sobie, że przyszedł ten flashback, co się wydarzyło i teraz co zrobiłaś, żeby to właśnie puścić z ciała, żeby jakby dalej to gdzieś tam nie siedziało w tobie. No więc generalnie to wracało wielokrotnie, to nie, pierwsze to były takie po prostu wycia nocne, nie? Że to były, że pozwalałam sobie, że jak przychodziły jakieś trudne momenty w życiu, że jakiegoś załamania, to pozwalałam sobie na takie totalnie nie wiadomo skąd wycie i to było takie wycie dziecka, które woła mamo, mamo i to trwało godzinami i takie po prostu takie no... To nawet nie płacz, to jak no po prostu jakiś taki głęboki skobyt, taka tęsknota, więc mi jest bardzo blisko do zrozumienia dzieci i sierot i dzieci właśnie. Mi to zawsze porusza, jak się w świecie coś dzieje, to najbardziej mi porusza los dzieci właśnie. Więc gdzieś to jest, rezonuje bardzo z moim doświadczeniem z tego życia, mimo że ja nie byłam sierotą, ale gdzieś to rozumiem to cierpienie oddzielenia od matki. I więc pozwalałam sobie na wielokrotne przeżywanie tego tak bez hamulców żadnych, tak żeby się po prostu w tym zapaść i usnąć ze zmęczenia. Też pracowałam w jakiś sposób też warsztatowy czy terapeutyczny, ale to co naprawdę jakby tak najbardziej dopełniło, to była ścieżka duchowa, którą idę, ścieżka buddyjska, gdzie zrozumiałam przyczyny i skutek, zrozumiałam też czemu to mi służy, że ja mam ewidentnie bardzo jakoś mocną powołanie, jeszcze to się nie wybrzmiało, ale żeby coś zrobić z praktykami porodowymi i żeby uświadamiać jak bardzo to jest ważne i też bardzo mnie porusza los dzieci na świecie, więc jakby to jest jakiś bardzo mocny motyw mojego życia. I też zrozumienie cierpienia, zrozumienie przyczyn cierpienia i więc teraz czuję, że to gdzieś no tak nie targa jak kiedyś i nie czuję takiego poczucia, że jestem niekochana, że przez większość życia mi towarzyszyło dotychczasowego, wcześniej takie poczucie bycia niekochaną, takiego mimo, że dostawałam wszystko co potrzebowałam, ale to gdzieś tak się działo w tym to oddzielenie na tym poziomie bardzo wczesno-dziecięcym, że to było jakieś takie bardzo traumatyczne i że trudno to w ogóle było zawsze przeskoczyć. A teraz właśnie z tej perspektywy czasu, kiedy już wiesz, jak to wpływa na takiego już dorosłego człowieka, to na przykład kiedy będą słuchały tego mamy, tak, które właśnie były w takiej sytuacji, które właśnie też dziecko zaczęło chorować na tym wczesnym stadium, kiedy się tylko urodziło, kiedy przyszło na świat, to co ta matka może zrobić, żeby temu dziecku to jak najbardziej jakby umniejszyć ten konflikt, żeby tego rozdzielenia to dziecko tak nie odczuwało i później nie miało właśnie w życiu dorosłym takich problemów. To jest bardzo trudne dla matki. Wydaje mi się, że może jeszcze bardziej trudniejsze dla matki niż dla dziecka, bo matka już jest świadoma, jest dorosła i to wywołuje totalne poczucie bezsilności. Lekarze jeszcze często są bardzo bezduszni i tacy od zimni, odcięci muszą wykonać swoją pracę i jakby traktują człowieka niesamowicie przedmiotowo często. Więc jeszcze wymawiają, że niektóre procedury są potrzebne z jakichś tam powodów, niby ratujących życie. Czasem to prawda, czasem jest wyolbrzymione. Więc kobiety jakby, no, jeszcze są w lęku, więc oczywiście wszystko to, co lekarz mówi, to idą za tym.
często niepotrzebnie, często lekarze są kompletnie nieodpowiedzialni. I można byłoby umniejszyć to poczucie rozdzielenia, można by to zminimalizować, ale im się nie chce. I to też jest i też ignorancja, to jest też głupota lekarzy, że oni nie czują. Wielu lekarzy jest oddzielonych od serca, stykają się z taką ilością też cierpienia, że oni, żeby z tym sobie radzić na co dzień, po prostu się odcinają. Po prostu są jak tak mechanicznie podchodzą do ludzi. Albo jak starają się. Niektórzy są też tacy, którzy robią wszystko, co w ich mocy, no ale tak czy inaczej dla matki to jest też traumatyczne, więc ważne jest, żeby matka, i ma też zwykle bardzo duże poczucie winy i poczucie niekompetencji, tego, że powinna coś zrobić, ale nie wie. Więc najważniejsze też, żeby mama zrobiła kobieta ze sobą coś, czyli żeby miała grupę wsparcia, miała jakiś rodzaj terapii, miała coś, żeby mogła te emocje odreagować, bo są bardzo silne emocje. Bo wtedy ona nie jest w stanie być wsparciem dla dziecka, bo ona jest cała pełna swoich własnych emocji. Więc żeby zrobiła ze sobą porządek i żeby miała wsparcie kobiet wokół siebie. Czyli żeby nie zostawiać takiej kobiety samej, żeby fizycznie wokół niej były kobiety, nie tylko na telefon, tylko żeby ona miała fizyczne wsparcie, bo generalnie kobieta nie powinna być 24 godziny na dobę z dzieckiem non stop. To jest toksyczne. I to kształtuje niesamowicie, to już pisałam wielokrotnie o tym poczucie rozdarcia, konfliktu, że jestem fajny kochać dziecko, chcesz z nim być, ale to jest ponad siły człowieka jednego. Więc potrzebne są kobiety wokół takie, żeby przyjęły dziecko, że tak naprawdę dziecko chce być z mamą, ale ono przede wszystkim chce być z ciepłym, kochającym ciałem, które się o nie troszczy. I bardzo dobrze dzieci reagują, jak są z innymi, nie muszą być non stop z mamą. Więc dobrze by było, żeby wokół kobiet w tym okresie wczesno-poporodowym, żeby były inne dorosłe fizycznie obecne osoby, które cały czas też wspierają, żeby ona miała czas, dla siebie też, żeby mogła odpocząć, żeby mogła się wyspać, żeby mogła coś zjeść bez dziecka. To jest bardzo ważne. To jest najważniejsze, bo to powoduje poczucie frustracji i to powoduje rozpadanie się związków. A druga kwestia to jest też zaakceptowanie, że dziecko przynosi ze sobą swoją karmę. Czyli przynosi ze sobą, dziecko nie jest białą tablicą, przynosi ze sobą swoje doświadczenia, swój charakter, swoją osobowość. I są dzieci, które przynoszą bardzo silną traumę ze sobą. Są dzieci bardzo traumatyczne już od początku, już w brzuchu. I to można widzieć, jak mamy różne dzieci na przykład, to widzimy, jak bardzo różne od samego początku, inne jest ciąża, inny jest powód, wszystko jest inne. Dlaczego? Przecież to jest dziecko i to jest dziecko. Są kompletnie, wszystko jest inne. Więc to jest też rodzaj zaakceptowania, że są dzieci, które przynoszą sobą bardzo silną traumę i ona się musi wybrzmieć, ona musi się zamanifestować. I to, co możemy robić, to towarzyszyć temu ze współczuciem, to znaczy ze zrozumieniem. Czy z jednej strony zadbać o siebie, o swoje emocje i o poczucie, że to nie ja to robię, to nie jest moja wina, tylko żeby być takim kochającym towarzyszem dla tej istoty, która już jest ukształtowana traumatycznie i żeby robić co w naszej mocy, żeby to minimalizować, żeby ta osoba, ta istota czuła, że ktoś jej towarzyszy, kto ją kocha. Bardzo często może być też tak, że osoby, które mają w sobie taką silną traumę odrzucenia, to one będą wszystko robić, żeby odrzucać jeszcze bardziej. Czyli my dajemy wszystko, a i tak będzie nas odrzucać. I tak nie będzie chciała jako już większe dziecko na przykład. Więc to jest bardzo bolesne dla matki. Więc to też trzeba po prostu przyjąć. Ze zrozumieniem, że ta osoba tak ma. I że na pewnym etapie już starszego dziecka można też o tym porozmawiać. Także najważniejsze to jest też zadbać o siebie w tym wszystkim. A czy ty kiedykolwiek właśnie jako dziecko, kiedy już zaczęłaś być coraz bardziej jakby tego świadoma, co mogło być przyczyną, czy właśnie kiedy rodzice się pytali, co się dzieje i w ogóle właśnie, czy starali się prowadzić z tobą te rozmowy, żeby zrozumieć? Nie, rodzice nigdy nie pytali, co się dzieje. Dlatego ja byłam bardzo introwertycznym dzieckiem. Znaczy z jednej strony, to jest taki paradoks, ja potrafię być bardzo ekstrawertyczna, potrafię być duszą towarzystwa i w środku, ale generalnie jestem bardzo introwertyczna, mam bardzo, bardzo świat wewnętrzny rozbudowany i jako dziecko bardzo często uciekałam do tego świata wewnętrznego i mama bardzo dbała o to, żeby mi zapewnić, żebym była w przyrodzie w całe wakacje, czyli żeby w ciągu dwa miesiące, w ciągu roku, żebym była przynajmniej dwa miesiące w czystej przyrodzie,
To było dla mnie bardzo ważne, że wszystkie wakacje zawsze, całe od początku do, nie wiem, kilkanaście lat jak miałam, to zawsze spędzałam wakacje w przyrodzie, to było dla mnie bardzo ważne. Więc to było rodzaj tego typu wsparcia, ale nie pamiętam, żeby mnie rodzice pytali, co się ze mną dzieje, czy co byli coś. Raczej nie, raczej mnie nie było tego typu rozmów. A gdybyś miała na przykład nazwać siebie jako dziecko, to jakiego określenia byś nazywała? Dziecko jakie? Ja mam różne etapy w swoim życiu. Na początku było tak, że byłam, że mam bardzo silną taką cechę magnetyzującą, która bardzo często ją wycofuje. Bo był taki okres, że byłam ślicznym dzieckiem i że wszyscy chcieli, moi wszyscy chcieli całować i wszyscy chcieli być blisko i wszyscy. I ja czułam, bardzo często mam takie odczucie, jak jest ostatnia scena z Pachnidła. Widziałeś ten film Pachnidło? Nie. To, że oni go zjadają na końcu, że wszyscy chcą być tak blisko, że on ma coś takiego w sobie, to akurat był zapach specjalny, że wszyscy chcą go mieć. I że ja mam w sobie tego typu jakość, ja bardzo często ją ukrywam, bo jeżeli ona jest na wierzchu, to cały czas ktoś chce mnie dotknąć, być blisko, to coś chce. I jakaś część mnie, część dziecięca, czuję się zagrożona, czuję po prostu jakiś rodzaj nadużycia takiego. I ja w pewnym momencie, jak zaczęłam dorastać, ja się odcięłam po prostu. Ja byłam bardzo odcięta od ciała, taka jakby znieczulona, bo byłam właśnie bardzo, bardzo jakby wyróżniającym się dzieckiem i wrażliwym, i ładnym, i wszystko, i mądrym, i to wszystko. I jakoś czułam, że za bardzo byłam na świeczniku w jakimś sensie, że, mnie to że moja wrażliwość powodowała, że mnie to wszystko przytłaczało, że było za dużo tego. I że jeszcze byłam jedyną wnuczką, czy tam było mnóstwo chłopców, jedyną dziewczynką i piękne takie oczka, i pokaż oczka. I zawsze to, ja zawsze byłam w tym centrum uwagi wszystkich dorosłych i gdzieś jakąś część to przytłaczało, że tego było za dużo. Ale zawsze byłam taką królewną i zawsze wszyscy, jakby miałam takie traktowanie w rodzinie jak właśnie taka mała królewna. Mm-hmm. Jakby to było wydobywanie czegoś, co we mnie jest, jest jakiś taki rodzaj jakości we mnie, szlachetny, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to był tak, trochę taki rozwój, no, który też trochę mnie rozpuszczał, w jakimś sensie takim, że może nie kształtował. Że szczególnie moja mama zawsze podkreślała, że jestem takim oczkiem tatusia i córeczką tatusia i na etapie takim nastolatki to taki, wydaje mi się, że to poszło w takim kierunku, że wszystko mi się należy. Coś takiego, że niedocenienia tego może co mam, a bardziej takiego małej jakiejś wdzięczności, że to nie jest dobry rodzaj wychowania moim zdaniem, że wszystko tak z jednej strony przychodzi łatwo. Ale u mnie to było takie duży świat paradoksów, to nie było wszystko takie czarno-białe, że z jednej strony niby królewna i córeczka tatusia i wszystko się należy, a z drugiej strony jednak były rzeczy, kiedy ja musiałam na pewne rzeczy zapracować jakimś wysiłkiem. Nie, pamiętam, że wszyscy mieli jakieś super ubrania, ja nigdy nie miałam lalki Barbie, moi rodzice uważali, że nie, więc jakby, że były jakieś... Taki to był szał, to był pierwszy lat. Tak. To, że to albo jakieś spodnie, jakieś specjalne, jakieś modne. Ja nigdy takich rzeczy nie miałam. Więc były różne paradoksy w moim życiu. Ale generalnie czułam, że jestem bardzo sama w tym wszystkim, że mój sposób rozumienia świata jest bardzo. Że coś ze mną jest inaczej. Że ja jakoś. Ciężko mi było złapać kontakt z ludźmi. A czy miałaś jakieś zainteresowania? Nie wiem, w któreś kierunki cię ciągnęło, na przykład, nie wiem, taniec, śpiew, jakieś prace, nie wiem, cokolwiek. Same traumy. Teraz odkrywam właśnie, że głos jest bardzo ważnym moim środkiem wyrazu i że poprzez wykłady, poprzez sposób, w jaki mówię, poprzez wibracje dźwięku dużo się dzieje. I że lubię właśnie śpiewać, lubię wydawać dźwięki, ale nie śpiewać, żeby śpiewać, tylko bardziej, żeby poprzez głos uzdrawiać. I pamiętam lekcje muzyki w szkole podstawowej, kiedy jakieś totalnie traumatyczne, kiedy się wychodziło na środek i trzeba było śpiewać i była totalna krytyka, że źle.
I ja byłam totalnie spięta i zblokowałam się w ogóle, że ja nie umiem śpiewać i tak dalej. I że ja byłam tam też po graniu u Domka na flecie i to mnie bardzo kręciło, a z drugiej strony ja się bardzo bałam pokazać, bo byłam wrażliwa i bardzo źle przyjmowałam krytykę taką zimną. To nie było na zasadzie, okej, okay, no nie tak, zrób tak, spróbuj tak. To było na zasadzie, jesteś do kitu, nic nie umiesz. Więc to było takie zimne, zamykające, mnie to totalnie podcinało skrzydła. Dla mnie w ogóle cała szkoła, okres szkoły, to jest jedna wielka trauma. Ja bardzo źle wspominam okres edukacji, kiedy ja coraz bardziej się zamykałam do wewnątrz. Ja oczywiście byłam zawodową uczennicą i nie dlatego, że jakoś stałam, tylko że po prostu mi łatwo wszystko przychodziło. I też był okres, kiedy byłam, jak się mówi, gospodarzem klasy, więc też miałam takie okresy, kiedy bardziej byłam ekstrawertyczna. Ale też dużo czasu, kiedy byłam bardzo do wewnątrz. I pamiętam dużo właśnie tego spięcia, tego przepytywania, że zaraz będzie pani przepytywać i czy mimo, że umiem, to nagle nic nie umiem. Jakoś dużo pamiętam, nie lubiłam tego, czy nie lubiłam bardzo. To uważam, że 15 kompletnie straconych lat. Czas też z edukacji źle wspominam. A później już taki właśnie okres nastoletni, kiedy już byłaś starsza i właśnie kiedy się zmienia tą szkołę podstawową, już na jakąś szkołę średnią, jeszcze w ogóle, gorzej. Czy coś się zmieniło? Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Bo jeszcze jak byłam... No i kiedy zaczęły wchodzić już te jeszcze relacje gorzej. Z chłopakami, nie, nie, to już była tragedia. Mhm. Jeszcze jak byłam w podstawówce, to jeszcze miałam jakiś rodzaj niewinności i jeszcze mnie panie tam lubiły, jeszcze miałam jakiś kontakt, bardzo mi ufały. Pamiętam, że raz w życiu tylko poszłam na wagary, w 8 klasie raz. Mhm. I ktoś mnie tam wydał i powiedziała wychowawczyni, to nie jest możliwe, żebym ja poszła na wagary. One były tak święcie przekonane o mojej jakiejś uczciwości, prawości, tego, że jestem taka, wiesz, zawsze wszystko wiem i tak dalej, że one nawet nie uwierzyły w to. Więc później mówię, o szkoda, że tak późno się dowiedziałam o tym. Ale właśnie jeszcze w podstawówce to jeszcze jakiś rodzaj ciepła, coś tam było. Liceum to już była tragedia kompletna tragedia. Ale byłaś bardziej taką buntowniczą dziewczyną, czy...? Ja byłam cichą wodą, czyli ja byłam bardzo wycofana. Już na początku, na wstępie pani mnie wyśmiała po prostu, bo ja byłam bardzo zestresowana, przychodząc do nowego środowiska, jeszcze daleko, bo wybrałam sobie szkołę zupełnie w innej dzielnicy, więc ja musiałam jeszcze jechać autobusami dwoma daleko do Warszawie. Dla mnie to było wielkie przeżycie, zupełnie nowe środowisko, ja byłam totalnie wystraszona tym wszystkim. Już na wstępie ona wyczytywała dziennik i jakoś źle usłyszałam i stałam przy innej osobie i ona jakoś strasznie mi się wyśmiała mnie z tego. I ja mnie to totalnie w ogóle już wycięło i to było takie właśnie przywitanie w szkole. Taka właśnie bardzo patriarchalna. Głównie kobiety w szkole, pamiętam, że były bardzo patriarchalne, bardzo niezdrowy aspekt męski, które właśnie wyśmiewały, porównywały, dryl próbowały wprowadzić przemocą, miały swoje pupilków, robiły jakieś różne dziwne manipulacje. I były też różne te paczki w klasie, takie grupy, oczywiście do których ja żadnych nie należałam, nigdy nie lubiłam czegoś takich. A ja byłam jakimś takim niezależnym atomem, który do niczego właśnie nie przynależy. I taka bardzo byłam zamknięta. I później w trzeciej klasie liceum chyba zaczęłam palić papierosy. Trochę tylko. Tam, bardziej, żeby zaeksperymentować, zobaczyć. Mama kiedyś znalazła, ale to było na tej zasadzie, że położyła mi na stole. Nie? Że ja wiem, że ty wiesz, że wiedz, że ja wiem, nie? Tego, ale nigdy nie było żadnej rozmowy na ten temat. Albo tabletkę kontracepcyjną też położyła na stole. Nie? Moja mama, to było też takie, ona sprawdzała moje rzeczy. Nie? To też było takie bardzo mocno, ja czułam, że bardzo mocno przekraczanie granic. Ja wychowałam się w takim bardzo mocnym środowisku, kiedy mama bardzo mocno, mama, nie tata, mama bardzo mocno przekraczała moje granice. Mimo, że miałam swój pokój, to zawsze była inwigilacja tego. Dlatego chyba się nie dzieliłam tym, co się dzieje we mnie. Dlatego chyba nie czułam nieoceniającej akceptacji. Ja czułam, że jestem cały czas pod jakby kontrolą, obserwacją, analizą i czy to jest właściwe. Więc ja się totalnie wycofałam, przyznam się dzielić czymkolwiek. Czasem miałam jakieś takie sytuacje, że coś powiedziałam i pamiętam jakieś takie
sytuacje, typu, że raz powiedziałam mamie, że dostałam dwóje z czegoś. I ona powiedziała, to nie szkodzi, że to w ogóle mam w szoku. To było coś takiego dla mnie ciepłego, że dla mamy to było ok, mimo że ona była dyrektorką liceum. Mm-hmm. Więc to ona była w szkolnictwie, siedziała przez całe swoje życie. Więc były takie momenty u mnie tak nierówne, bo to nie jest wszystko czarno-białe, że generalnie jest tak, ale były momenty, kiedy nagle była totalnie jakby równoległa rzeczywistość się otwierała, kiedy ja czułam połączenie, kiedy coś się działo takiego innego. Ale były też takie momenty, że ja na przykład pojechałam na jakiś obóz i przez 2 tygodnie w ogóle się nie odzywałam, ani razu, nie powiedziałam nic. I nikt tego nie zauważył, że potrafiłam być przezroczysta kompletnie. I z drugiej strony, czyli świadczy o takiej traumie bycia w grupie, bycia właśnie w jakimś takim przestraszeniu, a z drugiej strony ja byłam bardzo obecna, czyli jakbym w takim obecności świadka. Czyli ja nic nie mówiłam, ale to jest moja strefa komfortu, żeby obserwować, że ja jestem, ale nic nie mówię, nic nie komentuję, po prostu obserwuję, że mi łatwo przychodzi po prostu być i obserwować i nic nie mówić. Więc pewne mechanizmy, które z jednej strony były może traumatyczne, ale z drugiej strony bardzo mi pomogły na ścieżce duchowej, czyli jakiś taki rodzaj rozwoju równoległy, który paradoksalnie jest nieoczywisty. Więc w szkole, no więc trochę popalałam, trochę chodziłam na wagary, więc to jakby takie małe próby buntu. Nawet nie tyle buntu, ja nie czułam, że się buntuję. Mój bunt był raczej taki, że ja kłamałam, że raczej to było takie, że idę na osiemnastkę, typu, że idę na osiemnastkę do kogoś tam, a szłam gdzieś tam na jakąś zupełnie, na jakąś imprezę, zupełnie coś innego. Po to tylko, żeby rodzice się mnie puścili i nie martwili, ale ja raczej miałam takie krótką smycz, czyli że nie. Pamiętam, że jak jeszcze byłam w wieku szkolnym, to żeby mogłam tylko bawić się przed oknami, tak żeby mama mnie cały czas widziała. Czyli że nie mogłam wychodzić za daleko, że ona musiała mi cały czas mieć na oku. Jeżeli inne dzieci szły gdzieś tam się bawić, a ja musiałam cały czas być przed oknem. Więc jakiś taki rodzaj. Nie miałam jakiejś takiej swobody, żeby eksplorować świat, że raczej był jakiś rodzaj takiego małego pudełka zamrożenia, zastygnięcia. Wydaje mi się, z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się tam dużo zastygnięte jakieś traumy. Dlatego mi to jest tak bliskie, bo ja to rozumiem od wewnątrz, jakby mam to przeżycie, to doświadczenie, więc rozumiem, jak osoby wrażliwe odbierają świat. Ja o tym się nie mówi. To jest takie wszystko. Na zewnątrz to wygląda wszystko super. Ale od wewnątrz to jest zupełnie inaczej wygląda. Syreny takie. Jeszcze chciałam troszeczkę wrócić jeszcze do tego okresu, bo wiem, że dla nas, dla dziewczynek, ten okres takiego wejścia w tą taką no, kobiecość, tak? Czyli ten okres, czy jakby czas, kiedy zaczynamy miesiączkować, czy ty w jakiś sposób ten czas, jakby tą chwilę, ten dzień, kiedy ta miesiączka się zaczęła, czy w jakiś specjalny sposób to pamiętasz? Czy coś się wydarzyło? Czy to było takie, no właśnie, jakie było to doświadczenie? Pamiętam datę. 11 stycznia 1991 rok. Wow. To aż tak, czyli No, było bardzo datę ważne. pamiętam, ale nic się nie wydarzyło. Raczej było tak, że zobaczyłam, że jest. Coś mi mama chyba wcześniej mówiła. A może nie. Nie pamiętam dokładnie. I po prostu miałam krew, poszłam do mamy, mama mi dała podpaskę i tyle. Raczej było w takiej. Nie było zawstydzenia, raczej było takie do wewnątrz. Takie jak moje życie, raczej bardzo takie introwertyczne, taka cicha woda, bo byli takie, no. Takie niby neutralne. Oprócz tego, że pamiętam datę i mam drugą osobą w klasie, która zaczęła krwawić. I że później się cieszyłam z tego, że nie, a nienawidziłam WF-u. Nienawidziłam WF-u. Ale tak bardzo były dwie kobiety w podstawówce, które prowadziły WF, które były mega męskie w negatywny sposób, takie stalowe, takie och, takie nieprzyjemne, takie zimne, takie och. I że to było totalnie wszystko na konkurencję, na wycisk ciała, na to, żeby dać mu w kość, żeby skakać. I kto szybciej, kto mocniej, kto lepiej.
nienawidziłam po prostu WF-u. Ja nie jestem dobra w żadnych takich sportach wyczynowych, ani żeby szybko, ani to i tak dalej. Dla mnie to było traumatyczne. I jak tylko miałam miesiączkę, to po prostu miałam taką ulgę, bo wtedy mogłam nie chodzić na WF. Więc czyli mama, to było wybawienie. Moja mama z przyjemnością dawała mi zawsze, wypisywała, żadnego problemu, zawsze mi dawała zwolnienia z WF-u, że proszę, żeby moja córka nie uczestniczyła w zajęciach. Mhm. Więc ja praktycznie na ile się dało, wykorzystywałam na maksa, czasem później też sama pisałam sobie, żeby tylko po prostu nie chodzić na ten znienawidzony WF. I później w liceum też tego nie lubiłam, był mniejszy reżim, ale też to wszystko było na taki... Dzisiaj rozumiem, że to taka przemoc wobec ciała i jakiś taki rodzaj traktowania ciała dziewczynek tak trochę jak po męsku, nie uwzględniając tego, że tam się dużo rzeczy w nich dzieje, że są hormony, że są cykle, że rosną im piersi, że się wstydzą. Wszystko takie to było po prostu... jak w wojsku, jakieś gestapo, jakiś taki rodzaj totalnie znieczulicy, kompletnej znieczulicy, niezrozumienia, jakie to wszystko jest wrażliwe dla tych dzieci, jakie to wszystko jest, małe rzeczy są ogromne, więc właśnie te syreny zaczęły wyć, jak zaczęliśmy o tej wrażliwości mówić, że ja mam wrażenie, że większość dzieci jest bardzo wrażliwa, ze swojej natury jako takiej i że przez ten trening taki zimny, pokazujący nie becz, nie przesadzaj, nic nie czujesz, co ty tam czujesz, co ty tam sobie wymyślasz, nie wymyślaj sobie. Cały czas podważanie kompletne tego, co się czuje. Z igły widły robisz. Wiadomo, że dla dzieci, tak, że dla dzieci małe rzeczy są ogromne. Dla nas to jest nic, dla nich to jest po prostu cały świat. I cały czas umniejszanie, wyśmiewanie tego, niesłuchanie i kazanie mnie wbrew temu, to jest po prostu cała istota patriarchatu wobec dzieci, przemocy wobec dzieci. Za moich czasów to edukacja to po prostu była jedna wielka przemoc, subtelna, bo nikt nikogo nie bił fizycznie, ale to w jaki sposób byliśmy traktowani, to było cały czas wbrew temu, co się czuło, wbrew intuicji, wbrew temu, co się chciało. To była tresura, to kompletna tresura, żeby robić to, czego nie chcesz i że musisz to robić. Więc ja mam totalne po prostu niechęć, to jest mało powiedziane, do systemu edukacji. Uważam, że jest kompletnie głupia, że tworzy konkurencję, kompetytywność, porównywanie się, wyścig szczurów, odcięcie od ciała. Robienie z człowieka robota, który ma pamiętać jakieś rzeczy, które może wszystko sprawdzić w internecie czy w encyklopedii. Nie uczy się współpracy, nie uczy się, żeby pomagać sobie. Nie uczy się, że dobro drugiej osoby jest tak samo ważne jak twoje dobro. Nie uczy się kreacji. Wszyscy muszą rysować te kretyńskie, identyczne tulipany w przedszkolu. Pamiętam, jak przez chwilę moi chłopcy byli w przedszkolu i oni byli totalnie zbuntowani. Ale dlaczego ja mam rysować to, bo co inni? Ja chcę co innego, oni rysowali co innego. I pani oczywiście była niezadowolona, że oni rysują coś innego. Bo wszyscy mają teraz rysować, nie wiem, choinkę, bo są święta. I 20 choinek będziemy wieszać na tablicy. Więc to jest kompletnie system niewolników, wychowywania niewolników. Dlaczego mamy wszyscy rysować choinki, jeżeli on chce narysować w tym momencie, nie wiem, lwa? Później się dziwimy, że ludziom jest ciężko podjąć decyzję, bo oni czekają na komendę. Tak, że to jest tak. Teraz rysujemy choinki. Tak. Ale ja chcę lwa, nie, choinka. I na szczęście moje dzieci są kompletnie wewnątrz sterowne, więc im się nie da narzucić. Ale mi się dało. Ja byłam bardzo taka... Jakaś część mnie bardzo mocno złamana była poprzez właśnie system, poprzez wychowanie. Że ja się płakałam i robiłam to, co mi kazali, że byłam taka spolegliwa. To było ciekawe, że... później jak się dowiedziałam, że inni nie robili tego, to byłam w szoku, że to tak można, że to można nie robić tego, co ktoś mówi. To mnie to zszokowało, bo ja miałam poczucie, że ja nie mogę, nie mam wyboru, że ja muszę. Tak. Że jak ktoś mi każe, to ja to muszę zrobić.
I pamiętam wielokrotnie, jak mama mi kazała iść z nim gdzieś tam na imprezę, jak już miałam 17 lat czy ileś. I ja płakałam i szłam. I to jest po prostu wow, niepojęte, bo ona nie chciała, żebym sama została w domu. Tata mówi, zostaw, już nie zostanie w domu, przecież jest duża. Nie, nie może, musi iść z nami. I to pamiętam, że tylko pamiętam rozwijanie pasywnej agresji, że ja rozwaliłam szafę po prostu w tym szale złości, że po prostu kopnęłam z całej siły w szafę i zamknęłam się i płakałam. Taka bezsilność, złość i bezsilność. Tylko pamiętam, jak tata cicho przyszedł, tylko nic nie mówił mamie i po cichu reperował szafę, nie? No taki rodzaj subtelnej przemocy na każdym tle. Robienia tego, czego się nie chce robić. To ja mam totalnie wytresowana, żeby robić to, czego nie chcę robić. Kompletnie. Więc to, gdzie jestem dzisiaj, to jest jakiś w ogóle cud. że ja mam takim właśnie grzecznym, dobrym dzieckiem, które robi dokładnie to, co się mu mówi. Dobrze wytresowanym. Bardzo dobrze wytresowanym. Ale złamanym. A jak te właśnie relacje pierwsze z chłopcami? Bo to też wymaga jakiegoś, wiesz, no takiego też wymykania się troszeczkę, jakiegoś sposobu i w ogóle. Nie miałam żadnych relacji z chłopcami. Aha. Znaczy raczej tak, że ja się podobałam chłopakom. Znaczy, było generalnie było tak, że zawsze czułam, że moi rówieśnicy są nudni. Że ja, że moja mama jeździła ze mną jako dziecko, ona była wychowawczynią jakichś na ochapach, to są ochotnicze chówce pracy, jeździły dziewczyny pracować na stołówkach. I moja mama się nie opiekowała, ja miałam 2 miesiące wakacji. Ja miałam, nie wiem, 5 lat, a tam były dziewczyny po dniu 18, 20, 20 parę. Więc ja byłam całe życie, dzieciństwo, otoczona dorosłymi osobami. I mnie, ja nigdy się nie bawiłam z rówieśnikami, wydawali mi się nudni i głupi. Ja nie miałam o czym z nimi rozmawiać. I mnie nudzili. I ciekawe jest to, że dokładnie mój starszy syn ma dokładnie to samo. To jest pewnie też kwestia rozwoju, że przychodzi już, jak przychodzi rozwinięta istota, to z rówieśnikami jest nudno po prostu, więc ja się nigdy nie umiałam odnaleźć, nigdy nie byłam w grupie rówieśniczej żadnej. To też z jednej strony było tak dlatego, że ja się czułam, że to nie jest mój poziom, a z drugiej strony, że nie umiem się odnaleźć, że brakuje mi jakichś umiejętności społecznych, że ja mam tę osobą taką niedostosowaną. Ja jestem dosyć osobą niedostosowaną społecznie, ja nie mam tych umiejętności, nie wiem. Jak być w grupie rówieśniczej, jak się śmiać, jak gadać o niczym, jak spędzać czas, tak ja się uczę tego, ja nie umiem tego. Było tak, że ja mam atrakcyjną zawsze dziewczynkę, później dziewczyną młodą, i nawet bardzo atrakcyjną, mi to zawsze spinało, że pamiętam jedną taką sytuację, że szłam z rodzicami, że na wakacje szłam zawsze z rodzicami, nie pamiętam, że z rówieśnikami była. I idę gdzieś i mam w krótkich spodenkach i też mam długie nogi i, tak, i piersi od razu mi szybko rosły i byłam bardzo atrakcyjna i oni tam chłopaki gwizdali. I ja byłam tak po prostu potwornie spięta i tak byłam przestraszona tym, a moja mama, no co, no powinnaś się cieszyć, że moja mama była dumna z tego, nie? A ja byłam totalnie po prostu speszona i chciałam się zapaść pod ziemię, że jeszcze przy rodzicach, że fatalnie się czułam, więc jacyś mężczyźni robiący komentarze w sklepie. Pamiętam, miałam 17, 18 lat, 20, to że jakby mężczyźni bardzo byli zainteresowani, a ja po prostu, i mnie to paraliżowało. Ja byłam sparaliżowana. A w podstawówce też chłopaki się zalecali, coś tam jakieś ten, ale raz się jakoś tak troszkę podkochiwałam w jakimś chłopaku, tam raz się całowałam, ale to wszystko było takie tyci, nie? Nic takiego. W liceum pierwszego chłopaka miałam, jak byłam w trzeciej klasie, jak miałam 17 lat. I wtedy też pierwszy raz właśnie byłam w kontakcie seksualnym, miałam 17 lat. No i byłam z tym chłopakiem, on był starszy ode mnie dużo, chyba 10 lat. I byłam z nim chyba 2-3 lata, aż do studiów. Ale ja nie miałam jakoś zbyt dużo tutaj jakichś przygód specjalnych. Ja byłam, raczej mi to onieśmielało. Czułam też, że podobam się z jednej strony chłopakom, ale też z drugiej strony czułam, nie miałam o czym z nimi rozmawiać. Wydawało mi się, że są głupole.
Podobali mi się starsi mężczyźni, chłopcy, ale oni tak nie za bardzo. Znaczy, więc jakby ja zawsze miałam taki rozdźwięk, nie? Że mój wiek biologiczny bardzo odbiegał od tego, jak ja się wewnątrz czułam. I to się nie przekładało właśnie na kontakty. Czy mogło to wynikać też z tego, że właśnie byłaś tą grzeczną jakby córką, oczkiem w głowie taty? Czy to się mogło też przekładać gdzieś? Nie, bardziej to było moje zachowanie wewnętrzne. A nie, bardziej też poczułabym, że z jednej strony dojrzałam, z drugiej strony też, że ja byłam zahamowana. Mm-hmm. Że jakiś był rodzaj już jakiejś traumy seksualnej, że ja byłam... Bo ja doświadczam, jak właśnie tak mówiłam, tego dotyku, tego całowania, tego tego, że takiego. Więc ja mam jakieś, sobie miałam zapisane jakieś rodzaj nadużycia seksualnego, dotyku niechcianego. Pamiętam też jakiś dotyk od jakichś tam wujków, ciotków, jakieś dziwne sytuacje były. Więc ja miałam już w sobie zapisane jakiś rodzaj nadużycia seksualnego, więc mnie to raczej paraliżowało, zamykało mnie. Jak ktoś był mną zainteresowany tak seksualnie, czy to ja mnie to totalnie zamrażało. A później w trakcie studiów, w ogóle jakie studia wybrałaś? Bo to już był twój świadomy wybór, czy w jakiś sposób kontynuowałaś na przykład drogę mamy? To było tak, że ja tak naprawdę nie miałam żadnej pasji. To było tak, że przez cały okres edukacji byłam tak przykrojona, tak odcięta od siebie i tak jakby wystraszona wszystkim. Ja nie byłam świadoma tego w ogóle, teraz jestem. Że ja w ogóle nie miałam jakiegoś rodzaju pasji do rozwijania. Jedyne co pamiętam, to, że wycinałam nałogowo, to były początki jakichś kolorowych gazet i nałogowo wycinałam jakieś rzeczy związane z kobietami, kobiecością, jakimś pięknem. I wklejałam, miałam takie dwa zeszyty, wklejałam i komponowałam jakoś. Więc to było ewidentnie jakieś takie zamumowanie jakiegoś kobiecego aspektu właśnie, że jakieś piękno, żeby było piękne i komponować to piękno i sklejać jakoś, czy jakieś kolaże robić. Ale to już byłaś starsza. To byłam w podstawówce jeszcze. Aha. Bo jako dziecko na przykład jakieś swoje zabawy najczęstsze pamiętałaś? Nie, czy pamiętasz? Nie? Ciekawe, że skończyłam podstawówkę z takim co jest to było? Tak, że z takimi zdolnościami humanistycznymi i byłam tak, ewidentnie jakoś tak odstawałam od klasy. A jak weszłam do szkoły, to było, że skończyłam właśnie na matematycznych, ścisłych takich umiejętnościach, więc poszłam do klasy autorskiej z rozszerzonym matwis tak zwany, rozszerzoną matematyką, fizyką. I okazało się na koniec, że ja mam jakieś wybitne zdolności humanistyczne, mimo że mam w klasie matematycznej, więc prawie że oblałam maturę z matematyki. Bo była jakaś szczególna, bo to było dla autorskiej programy, więc ona była bardziej zaawansowana niż ta podstawowa. A z polskiego napisałam najlepszą pracę w szkole całej, gdzie było 500 uczniów, więc wszyscy byli w szoku, ja też, że okazało się, że mam jakieś wybitne zdolności humanistyczne. Więc u mnie to było takie wszystko pomieszane, że takie było nieoczywiste. Więc wybrałam oczywiście to, co się wybiera w tamtym czasie, czyli SGH, czyli Szkołę Głównohandlową. Wow. Ekonomiczne. Ja mam bardzo mocny ekonomiczny umysł. Ja bardzo mam ścisły umysł. Jestem dobra w abstrakcji i w analizie. I dobra jestem w manifestacji. No więc ekonomia, pieniądze, to wszystko to jest manifestacja, nie? Więc... To było ciekawe, że przygotowałam się mocno do egzaminów, później te egzaminy oblałam, później coś tam, jakby to była dużo jakichś perypetii różnych, dużo trudnych przeżyć też po drodze z tym związanych. I w końcu wylądowałam na tym, że studiowałam zaocznie na SGH, więc też zaczęłam pracować chyba na drugim, bo na pierwszy rok robiłam i dzienny, i zaoczny, a później robiłam zaocznie i zaczęłam też pracować pomału. No i to się zaczął właśnie jakby nowy etap. A co zaczęłaś robić? Gdzie zaczęłaś pracować? Ten nowy etap to? Na początku zaczęłam pracować właśnie, bo tu mam 20 lat, więc jakieś tam prace asystenckie czy sekretarskie. Ale w związku z tym, że jakby szybko się poznawali, że mi to... Że ja miałam wąski, jakiś mały zakres, ale jakby ja go sama sobie rozszerzałam i nagle... Ciekawe było to, że na przykład byłam takim... gospodynią, że ja na przykład, że miałam do
objęcia recepcji, ale lubiłam, że całe po prostu biuro było wspaniałe, że nakupowałam kwiatów, że jakoś, że miałam ten odruch takiego dbania o całość, że takie tworzenie takiego domu. I że jakby to, i też miałam bardzo, jakby no nie byłam nigdy głupia, więc to szybko niektórzy szefowie wyłapywali i widzieli, że ja dużo więcej umiem niż jakaś recepcja, więc bardzo szybko mnie brali do innych zadań, do jakiegoś asystowania w czymś. Więc to było tak, że ja zajmowałam jakieś pozycje, które były nieadekwatne, a później bardzo szybko to się jakoś następowała jakaś pomoc, jakiś awans, jakieś takie widzenie, że ja bardzo często wykraczałam, robiłam więcej niż, czy miałam tą tendencję, że jak coś należy zrobić, to to robię. Nieważne, czy to jest w ramach mojej kompetencji, czy nie, ale jak miałam impuls, nawet więcej, że dawałam siebie wszystko bez względu na to, czy to jest mój zakres obowiązków, czy nie. I później stamtąd przeszłam, to była jakaś firma szwajcarska, ciekawa, ale to wylecę do Szwajcarii. Była firma szwajcarska, a później przeszłam do, właśnie od razu do farmacji, do przemysłu farmaceutycznego i tam już zostałam na chyba 7 lat. I tam to właśnie to był taki okres szybkiego awansu. To był taki okres, nie wiem czy szybkiego, ale pamiętam, że to jest to, co w patriarchacie mówi się, że kobiety mają szklany sufit. Jest coś takiego, że nie przeskoczysz, że żeby mieć pozycję mężczyzny, musi mieć 3 razy lepsze od niego. Nie? I ja tego doświadczyłam właśnie. Ale było to, że udało mi się przebić szklany sufit, że byłam z tego dumna, że awansowałam z pozycji od dołu, przeszłam całą drabinę i nie robili nigdy awansów wewnętrznych na stanowiska menedżerskie. Dlatego brali ludzi tylko po studiach medycznych. Ja nie byłam po studiach medycznych, nie znam się kompletnie na lekach ani na medycynie. Więc zrobili wyjątek dlatego, że nie mam studiów medycznych i zrobili wyjątek na ten awans wewnętrzny. Więc i byłam jeszcze kobietą i jeszcze miałam 27 lat. Byłam bardzo młoda, byli ludzie na tych samych stanowiskach, co mnie po 45 lat po medycynie i po 10 latach na stażu, więc na tym samym stanowisku. Więc jakby to był byłam najmłodszym menedżerem w całej korporacji, który miał kilkaset ludzi na takim stanowisku i bardzo szybko się rozwijam i bardzo szybko, jakby łatwo mi to szło. Łapanie, kojarzenie mi się, ja łatwo kojarzę kropki, że łatwo widzę z lotu ptaka wiele rzeczy i łatwo mi jest, jestem wizjonerem, więc łatwo mi jest, więc bardzo szybko zaczęli mi dawać coraz więcej zadań. Oczywiście za 2 razy mniejsze pieniądze niż ludzie mieli na tej samej pozycji, ale to były i tak to były bardzo dobre pieniądze, że zaczęłam zarabiać nagle 10 tysięcy miesięcznie. Kiedyś w razie, jakby to dla mnie był bardzo duży przeskok i dostałam wtedy limuzynę, nowy samochód, Lagunę za 200 tysięcy, jakby to wszystko było takie nagle takie, taki weszłam totalnie w ten świat korporacji, kiedy latałam z lekarzami pierwszą klasą do Miami i jakby miałam wszystko, tak wydawało mi się, nie miałam żadnych wydatków restauracji, wszystko firma opłacała, nie miałam żadnych wydatków swoich i odeszłam. Czyli będąc, i byłam tuż przy kolejnym promocji, czyli jakby wspinałam się coraz wyżej, coraz więcej miałam do dyspozycji. I mnóstwo z siebie dawałam i to było bardzo pasjonujące poznawać od zera wszystko tam, jakby rozgryźć ten orzech. I w pewnym momencie było tak, że coś we mnie pękło i to było, pamiętam, to był ten moment, kiedy dali mi do promocji, bo byłam menadżerem produktu, czyli byłam odpowiedzialna za marketing i sprzedaż leków. I więc doskonale wiem, jak wygląda przemysł farmaceutyczny od środka. Jaka to jest, ile tam jest przekrętów i nieuczciwości. I że liczy się sprzedaż, liczą się pieniądze, nie? Mm-hmm. Się produkuje choroby, produkuje się tak, to się mówi w języku marketingowym, że wiesz, potrzeby produkujesz klienta, nie? Że wymyślasz potrzeby, wymawiasz ludziom, że tego potrzebują i oni to kupują. Więc my jesteśmy jako konsumenci, po prostu jesteśmy tak głupi, że po prostu kupujemy wszystko, co nam się mówi, nie? Że mamy taką potrzebę. Nie, o tym jeszcze nie wiedzieliśmy o tym miesiąc temu, ale teraz już wiemy, że już mamy takie potrzeby. Po prostu firma wymyśliła produkt i musi ktoś go kupić.
Więc pamiętam, że dali mi produkty, były gdzieś jakoś zupełnie odłożone na półkę i ja zrobiłam z tego Ferrari. Hulał po prostu firma, ale zaczęła zarabiać mnóstwo pieniędzy na tym i ja od zera rozśmigałam ten produkt i było 200 osób, które sprzedawało go i sprzedawało, namawiało lekarzy, żeby wypisywali go. Więc wymyśliłam olbrzymą kampanię reklamową, bardzo kontrowersyjną i ludziom się to nie podobało, a ja to tak obstawiłam i mówi, że to pójdzie. Mówię, beznadziejne i poszło, lecz przez to, że było tak kontrowersyjne, bo tak zapamiętywalne, że to spowodowało jakiś ruch i ten produkt poszybował. I jak poszybował, to ja myślałam, no to teraz, bo to mnóstwo pracy mnie kosztowało, to teraz będę odcinać kupony od tego. Kiedy nagle mnie szefowa wzywa i mi pokazuje mi gotowy nową strukturę, kiedy jestem przesunięta do innej komórki, z zupełnie innymi ludźmi, czyli zaczynanie kompletnie od zera, zupełnie z innym rynkiem i znowu rozkręcenie wszystkiego od zera na nowo. I mnie to tak po prostu, jak obucham w głowę, że poczułam się tak wykorzystana, jak taki po prostu taki szczur do roboty, że tyle się napracowałam, że myślałam, że chwilę odpocznę i się nacieszę tym, co jest. Mm-hmm. Nie, dalej, do następnego. I jeszcze nikt mnie nie zapytał, czy ja w ogóle chcę pracować z innymi ludźmi. Że ja się zżyłam z tą grupą, poznałam, mnóstwo energii zainwestowałam w to, żeby to poznać, jak to wszystko działa, poznać ludzi. I nagle mi się jak pionka przesuwa, a teraz tutaj, na to inne pole idź osz. Więc to mnie tak siekło, tak się coś, ja mam w takim szoku, już następnego dnia postanowiłam, że odchodzę, nikomu nie powiedziałam. I przez tydzień stopniowo wieczorem wynosiłam swoje rzeczy. Nie miałam żadnego planu awaryjnego, czy byłam jakiegoś szczytu kariery, to był jakiś rodzaj też awansu. Ale czułam, że ja nie mogę, tak? Że to jest po prostu, że coś tu, nawet nie miałam myśli jakichś, tylko wiedziałam, że to jest koniec. Ja tak nie mogę dalej w czymś takim pracować, że tak się traktuje ludzi. A jestem ciekawa właśnie, czy w ogóle miałaś czas na jakąś relację, czy byłaś w jakiejś relacji wówczas, czy ten mężczyzna, z którym byłaś 3 lata, a później do studiów, mówiłaś, że do studiów, a czy później byli jeszcze jacyś inni mężczyźni? No więc wątek mężczyzn. Ja zawsze miałam to problem w pewnym sensie z mężczyznami, bo nie umiałam wchodzić takie powierzchowne relacje. Nie umiałam być w taki lekki sposób, po prostu flirtująca, ciesząca się życiem i tak łatwo podchodząca do tego. Nie umiałam tego nigdy, nadal tego nie umiem. Więc wchodziłam w jakieś relacje, więc miałam jedną tą relację. Później w okresie studiów jakieś dziwne rzeczy, nic konkretnego. I dopiero jak już byłam w korporacji, to wyszłam za mąż. To poznałam, to też było takie nagłe, 7 lat chyba, 6-7, kiedy pojechałam gdzieś ze znajomymi, to w jakiś przypadek nad wodę i tam poznałam, był i nagle coś tam zaskoczyło, jakaś dziwna sytuacja była. Bardzo szybko się to wszystko potoczyło i ja się oświadczyłam. Już nie pamiętam w jaki sposób, ale to ode mnie wyszła inicjatywa. Wow. I on ją przyjął. Cicha woda. I on ją przyjął. To wszystko takie się działo właśnie, że nie ma nic i nagle po prostu coś jest. I on ją przyjął i to był artysta, muzyk jazzowy, pianista, kompozytor. No ale byliśmy dziećmi, no. To było takie małżeństwo dzieci. Z tej strony coś mnie kręciło w tym, coś mi się podobało. Ale po prostu jak wychodziłam z tych salonów, to po prostu czułam, czułam, że nie jestem sobą, nie jestem autentyczna, że cały czas pilnuję wszystko, że nieświadomie zupełnie, nie będąc świadomą tego, że zwracam uwagę na to, jak siedzę, co robię, jak mówię, wyważam wszystko, jestem taka, żeby to wszystko było takie wyważone, eleganckie. I absolutnie żadnych emocji, absolutnie za dużo spontanu, nie za głośno, wszystko ma być takie... Więc ja po prostu dusiłam się w tym. Ja czułam, że coraz bardziej jestem dalej od siebie i coraz jest gorzej ze mną. Coraz bardziej żyję w jakimś takim plastikowo-papierowym jakimś opakowaniu.
nie miałam kontaktu z niczym, coraz bardziej z niczym. No i się wtedy zaczął okres psychoterapii, że ja zaczęłam wtedy interesować się psychologią transpersonalną. I zaczęłam chodzić na jakieś medytacje w labiryncie, jakieś rzeczy takie związane z kobiecością, ale wszystko z takiego miejsca terapii. Terapia połączona z jakimiś ruchami boginicznymi, można by było powiedzieć. Kręgi, jakieś szamańsko-psychologiczne rzeczy, więc zaczęłam fascynować jakiś Jung, tego typu rzeczy, pogranicze psychoterapii, czegoś więcej. I to miałam, nie wiem, 25-7 lat. No i czym bardziej chciałam to zgłębiać, tym bardziej, a to jeszcze wtedy jeszcze nie odeszłam z pracy, a jak już, więc zaczęłam to zgłębiać, aż do tego momentu, kiedy coś we mnie pękło, zniknęłam z pracy bez słowa, nie wiedząc, nie mając żadnych oszczędności, nie mając planu B. Gdybyś mogła to nazwać, co pękło? Ja wtedy nie miałam żadnej myśli. Później to było tak poczucie, że ja poczułam, że jakby mnie z korzeniami ktoś wyrwał, że ja z tego, że z totalnej pustyni zrobiłam oazę i wsadziłam się, zaczęłam rosnąć korzenie i nagle ktoś po prostu przyszedł i wyrwał mnie stamtąd. Bez uprzedzenia, bez pytania, czy chcę być przesadzona w inne miejsce. Więc to było coś takiego, taki szok. Ja wtedy nie myślałam, po prostu wiem, okej, nie jestem w stanie. Moje serce pękło, bo to, że taki sukces odniosłam i wszyscy razem, bo ja serce w to całe dałam, nie? I ja byłam cała w tym. I później już po prostu we mnie pękło jakieś coś na poziomie zaangażowania. Ja już przestałam być zaangażowana. Mówię, ja nie umiem tak iść gdzieś coś robić tak, żeby robić dla pieniędzy. Więc mnie już tam nie było, nie było mojego zaangażowania, tak mnie traktujecie. I to nawet nie było takie wykoncypowane, typu o, mnie tak traktujecie, to ja już nie chcę. Po prostu, tak jakby jakieś moje przywiązanie do tej firmy, oddanie temu pękło. Mm-hmm. Że ja byłam taka naiwna w tym, że wiesz, ta korporacja to samo zło, ale ja byłam jakaś naiwna w tym, że już ktoś robi, to robi to z całym sercem, całym sobą. I to po prostu pękło, zniknęło. Jakby przejrzałam na oczy, że to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi po prostu o wyniki, o ślubowanie. Jestem zajebistym pracownikiem, to mnie przesadzą na nową orkę od zera. Bez chwili wytchnienia pomiędzy. I zaczęłam rozwijać się, bo stałam się impresarią muzycznym, mecenasem sztuki. Więc w związku z tym, że każde błoto umiem przerobić w złoto, więc znikąd. Właśnie to polega, to jest tragedia muzyków i w ogóle sztuki w Polsce, że produkują wybitnie uzdolnionych muzyków z kompletnie mentalnością pięciolatków, którzy są kompletnie nie wiedzą, jak zarabiać, jak zadbać o siebie, jak znaleźć pracę. Oni po prostu, oni są wychowani na takich Chopinów i czekają, aż po prostu przyjdzie, ktoś ich odkryje, znajdzie i ich wylansuje. Zero umiejętności bycia w świecie. Plus postawa roszczeniowa i jakaś taka neurotyczno-narcystyczna. I to jest wytwór polskiej edukacji muzycznej, wyższej. Więc ja wyszłam w to środowisko jazzowe, zobaczyłam to po prostu niezwykle uzdolnionych muzyków podszytych dziećmi kompletnie. No i zaczęłam to jakoś lepić, składać, żeby to z tego wyprodukować, żeby oni mogli jakoś żyć. Więc zaczęłam załatwiać pracę, zaczęłam ich na komercyjne imprezy robić oferty, a jednocześnie, ale żeby nie grali do kotleta, tylko żeby przedstawiali faktycznie swój talent, swoją muzykę i byli dobrze za to opłacani. Więc zaczęłam robić imprezy korporacyjne i wesela. To był ten początek takich bardzo eleganckich wesel, kiedy była muzyka na poziomie. Kiedy nie była jakaś muzyka do wiesz, taka belejaka. Tylko, że ludzie klaskali, słuchali i cena była 4 razy wyższa niż wtedy na rynku. I ludzie to kupowali. Było tak, że był cały salon wyprzedany. I muzycy zaczęli normalnie w końcu zarabiać. Ja też zaczęłam się z tego utrzymywać. I też mój mąż dzięki temu zaczął normalnie funkcjonować. Bo to jest tak, że oni chcą komponować, oni chcą tworzyć, ale finansowo kompletna klapa. Więc to był okres, nie wiem, kilku lat, kiedy tak funkcjonowałam. I w tym czasie zaczęłam się zgłębiać coraz bardziej równolegle pracę nad sobą, taką szamańsko-boginiczną, można powiedzieć.
A to było wszystko w Polsce? Czy w Polsce, też gdzieś jeździłaś? W Polsce wtedy to było. I doszłam do takiego momentu, że poczułam, przyszła taka myśl, że moje naczynie jest za małe. Ja jako naczynie jestem za małe i że muszę zwiększyć swoje naczynie. I nie wiem skąd, z przestrzeni przyszła do mnie myśl, że muszę coś zrobić, jakąś pracę z seksualnym szamanizmem. Że wiedziałam, że seksualność pozwoli mi zwiększyć moje naczynie. Czułam, że jest jakiś we mnie potencjał, który nie może się rozwinąć, bo jestem za mała. Za małe mam naczynie na energię, że, nie, że energia nie może płynąć przeze mnie. I że tylko mogę rozszerzyć to poprzez jakieś pracę szamańsko-seksualną. I jak A właśnie mogłabyś to bardziej wyjaśnić? Właśnie co się kryje pod tą nazwą rozszerzyć naczynie? Żeby to było tak dobrze zrozumiane. Bo wiesz, czasami my słuchamy czegoś, okej, no tak sobie to mniej więcej rozkminiam w głowie, co to może oznaczać. No właśnie. To przyszło po prostu znikąd to słowo. Ja nigdy tego wcześniej nawet nie słyszałam. Jakieś miałam takie przeczucie, że jestem za mała, za ciasno mi jest. Aha, czyli nie wiem, że mentalnie czy... i też fizycznie czułam, że coś jest, co chcę więcej być, że chcę być większa, ale nie mam miejsca. Że brakuje mi jakiejś umiejętności, czegoś mi brakuje, czegoś jest za mało, że może być więcej, ale nie ma gdzie. A czy umiesz już dzisiaj to nazwać wtedy, co to było, czego było ci za mało? Nie, to jest bardziej jakieś takie przeczuwanie potencjału, który chce się rozwinąć i że szukanie narzędzi, szukanie miejsca. Dziękuję Ci za obejrzenie wywiadu z Esterą Saraswati. Jeśli spodobał Ci się, to oczywiście możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi, a także zasubskrybować mój kanał Jedność jest Siłą. To była pierwsza część wywiadu z Esterą na temat jej życia. Przed nami jeszcze jej druga część, która będzie mówiła na temat historii właśnie imienia i nazwiska Estera Saraswati, a także na temat tego, jak Estera żyje dziś. Ja nie mogę się doczekać, jestem ciekawa Waszych komentarzy. Obowiązkowo umieśćcie je pod filmem, ja będę na nie czekać. I oczywiście dam Wam znać, kiedy pojawi się kolejna część wywiadu z Esterą.